jaką politykę należy prowadzić. A proszę Państwa, to zależy od konkretnego układu. Jak mówił Lord Palmerston lat temu 150, państwa nie mają przyjaźni, mają tylko interesy. Ja nie mam ani przyjaznych uczuć do Niemiec, ani nieprzyjaznych, ani przyjaznych uczuć do Rosji, ani nieprzyjaznych. Po prostu zimno kalkuluję, co się Polsce może opłacać. Jednego dnia może się opłacić sojusz z tymi, drugiego dnia z tamtymi, prawda? Trzeba patrzeć na stosowne układy, prawda? Trzeba na przykład, trzeba patrzeć może i dalej. Ameryka, już mówiłem, prawda? Że Ameryka będzie chciała, proszę bardzo, my mamy z Ameryką. Ale nie tylko Ameryką. W tej chwili mamy schodzące mocarstwo Chiny. Ja chcę przypomnieć, że w roku 63 znany mi osobiście świętej pamięci Mikołaj Ceausescu zawarł pakt z Chinami. Mam jeszcze w domu numer z Kentei, taka prawda, czy tam Trybuna Ludu rumuńska, na którym widać, prawda, podpisanie paktu wojskowego z Chinami. Chiny, które były na granicy wojny ze Związkiem Sowieckim. Że były starcia zbrojne nad Ussuri. A Ceausescu podpisał z nimi pakt wojskowy. I co się stało? Nic mu nie zrobiono. Ceausescu odmówił przepuszczenia Breżniewa przez swoje terytorium. Poleciał do Finlandii, złożył demonstracyjnie wieniec na grobie marszałka Mannerheima, bohatera na wojny fińsko-sowieckiej. Nikt z Finów nie pojechał z nim złożyć ten wieniec. Wszyscy się bali. Trudno się dziwić, skoro prezydent Finlandii był agentem sowieckiego wywiadu. Otóż, proszę Państwa, takie to były czasy. I proszę Państwa, dlaczego nie porozmawiać z Chinami? To teraz Chiny są schodzącym mocarstwem, prawda? Nie tym. Trzeba być otwartym na wszystkie możliwości. Ja mówię, polityka musi być realna. Nie możemy się kierować miłością albo nienawiścią do jakiegoś kraju. Musimy patrzeć na interes Polski. Bo żyjemy w Polsce i obowiązkiem państwa polskiego, jakie by ono nie było, jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom.